Hej, no witam już bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Naruszymy Altimestrom 4 Story Mod. Okejka, zaczynamy kolejny poziom chłopięce pole walki, czyli historia obito ucichy małego Kakasiego, Minato i Rin. Jedziemy z filmikiem, tak standardowo. Pewnie nie usłyszycie, jak będzie walka, a w tym odcinku będzie dość długa walka, więc jeszcze sobie pogadam. なんで簡単に遅刻するんだ。忍びの掟にはあるでしょ。時間は厳守すべしって。大体1人前の忍びなら決まりやルールをちゃんと守るのが当たり前でしょうよ。決まりだルールだ。お前はそればっかりだな。少しは慈悲の心ってもんがないのかよ。ルールや掟を破るやつは忍者としてクズ呼ばわりされる。それくらいお前も知ってんでしょ。まあまあまあまあ。2人ともやめなよ。 同じチームなんだからさ。凛はあまいんだよ、オビト。今日は俺にとっても大切な日なんだからさ。<笑>そうだよね。あ、なんだっけ。<笑>じゃ、その話をしながら目的地に進もうか。そんなわけで今日からカカシは俺と同じ常任に就任したんだよね。そこで任務は効率を考えて、 俺とカカシ班で分かれてやることにするから。何せコノハも今や未曾有の戦力不足だからね。っていうかオビト、この前ちゃんと話したでしょ。カカシにプレゼントあげようって。とっくに私はイリオパックをあげたし、先生だって。うん、この特注くらいをあげたよ。俺とお揃いのものだけど。それでオビトは？ 忘れてた。ええー、まあお前のプレゼントなんて期待してなかったけど、どうせろくなもんじゃないし、役に立たないもんもらっても荷物になる。ああ、もう喧嘩しない。さて、今回の任務について説明をするよ。まず土の国が草隠れの里を侵略進行してきてることは知ってるね。はい、かなりの進撃速度で火の国への到達も時間の問題だって。だから 迅速に彼らの動きを止める必要がある。そこで今回の任務は彼らの懐に潜入し、物資補給に使われているカンナビ橋という橋を破壊すること。敵の支援機能を分断するってことですね。先生は？俺は前線で直接敵を叩く。君たちの陽動にもなるからね。とりあえず今日はカカシが隊長ね。国境までは一緒に同行するけど、そこから分かれて ミッションスタートだよ。はい。気づかれたか。大した奴らだ。気をつけだね、みんな。敵は20はいる。おそらく影分身の術だけどね。俺が突っ込みます。援護してください。焦っちゃダメだ、カカシ。やっぱり君がバックアップしなさい。先生、あなたが言ったんです。 今日は俺が隊長だ。チームは隊長命令に従うのがルールでしょ。俺たちはカカシのフォローだよ。
Okej, zaczynamy walkę z armią przygłupów. Tak, nie wiem jak je nazwać, nazwijmy ich armię przygłupów. To są śroby jakieś wioski, nawet nie pamiętam jakiej. Tak, jestem tutaj Kakashi, mam ze sporta Rin i obie tego Minato. I powiem wam, że Kakashi jest tutaj zajebisty, gdyż jego Raikiri tutaj likwiduje praktycznie ich tutaj wszystkich naraz. Znaczy łańcuchowo ich tak kasuje, więc Kakashi jest zajebistym. Tutaj mogę sobie zmienić na Minato albo na Rin. Jednak Rin się zupełnie nie opłaca, Minato się w miarę opłaca. Jednakże będę korzystał tutaj głównie z Kakashiego, gdyż dużo lepiej się nim walczy niż tymi, niż Rin i tego Minato, w tym przynajmniej wypadku. Wiele na jeden oczywiście lepiej walczy się mi i Minato, bo ogólnie ja Minato, jeżeli gram Stormy na online, to głównie w tej części będę prawdopodobnie minował, w sensie, że będę grał głównie nim. Dlatego iż tudzież Minato mi się fajnie gra, przynajmniej w tej wersji Edo Minato, nie w tej normalnej. Lepiej niż Nezim w tej części, tylko jeszcze, żeby grać online, to muszę odkryć, aż wejdzie patch, który oczywiście sfiksuje nam te zjebane FPS-y, bo tak to się online grać nie da, chociaż i tak 3/4 graczy ma tak samo jak ja, więc nie za bardzo im te walki online nie przeszkadzają, bo każdy gra tam na lagach. Więc nieważne, okej, wjeżdżamy z Chidori, patrz, jak ich tu zlikwidowaliśmy masowo. Naprawdę ładny ma tutaj atak. Liczba klonów cienia Mazrushi Mahiru wzrasta. A kurwa, przychodźcie se, spoko, w pierdolu starczy na wszystkie. Jeszcze mi nawet nie kurwa nie drasnęli, nawet a co dopiero tego. Nawet drewna nie zużyłem jednego, a co dopiero jak przyjdzie ich więcej, to przyjdzie ich więcej, to więcej osób zostanie w pierdolu. Przecież to jest prosta logika, pa, będzie mnie strzelał. Proszę, o jedno drewno mi zeszło. Dobra, puszczę im Rin. Rin ich tą swoją kłodą zajebie wszystkich. Co ta kłoda bez zeszła, przeniknęła ich wszystkich. Ale była spierdolona, o kuźwa, dobra. Dajem go i użyj tego Raikiri. Znaczy, Chidori, no, on to Chidori nazywał. Raikiri to on potem zmieni, właśnie nie wiem czemu, on potem zmieni nazwę Chidori na Raikiri. W sumie nie rozumiem tego. Może to znaczy to samo, Raikiri a Chidori, ja w sumie już nie pamiętam. No cóż. Chidori w sumie mi się bardziej podobało. Chidori to takie nostalgiczne było z pierwszego Naruto, właśnie zawsze było Chidori, takie potężne technika, Sasek się go nauczył. Taki potem Naruto się, no bo Chidori było pierwsze, potem Naruto się nauczył Rasengana, oczywiście Rasengan został bardziej rozwinięty, Chidori poszło na drugi plan, no i tak wyszło. Właśnie nie szkoda, że Chidori poszło na drugi plan, bo jak odkąd Sasuke opanował Mangekyo o Sharingan, to już praktycznie tego Chidori nie używał. Tylko w ostatecznym, jak zwykle, zderzeniu Rasengan Chidori, to było tam czasem, ale to już było bardzo rzadkie niestety. A szkoda, mógł więcej tych Chidori rozwijać na jakieś mega super techniki. No niby rozwinął tą technikę, tą Kirin, właśnie z powietrza, tą chujową. No ale to już nie było Chidori, tylko to już był jakiś tam kurwa jebany smok, mutant. Ja, czy jak to tam inaczej nazwać. Okej, wyślij mi na to. Kurwa, no to walę na oślu. To jest chujowo, bo właśnie tutaj tych targetów nie można wybierać jak w tym. Jak właśnie, jak w Naruto Revelation w innych, że sobie celu wybierasz tylko tak masowo, znaczy w sumie to by się, nie wiem, średnio sprawdziło, bo tutaj jest walka, patrzcie, jak widzicie, masowa taka na 1 na kurwa 30, a nie 1 na 2 czy 5, nie wiem, bo wtedy by dał radę, o, jakieś duce tu leci. Puszczę mi na to, tam mi na to kogoś dojebie, a skoczę sobie do tego i temu tu dojebie. Gdzie ty, frajerze, chcesz tutaj duce jakieś robić? Masz po mordzie, leszczu. O, jeszcze chyba im armia kończy, bo jeszcze ich dość mało zostało z tego, co widzę. Oj, tu notka jest, chyba nią padnę. To nie są zwykli shinobi? No jak mają nie być zwykli shinobi? Dobra, podoliłem się trochę. Ojej, zmieniłem na Minato przypadkiem. Wow, Rasengan przed dypa. Ale ładnie dostał Rasengana. Dobra, to jest to program Minato, jak już mi się przypadkiem zmienił. Chciałem sobie, kurwa, użyć tego. Co ja chciałem użyć, kurwa, właśnie nie wiem. Nacisnąłem gałkę boczną, bo myślałem, coś się stanie, a jednak tego... Właśnie, kurwa, chuj, ja tą gałkę nacisnąłem sam, nacisnąłem. No patrzcie, ta Rin, kurwa, nawet nie celuje. Użyła supporta, a ta puszcza na oślep tego Rasengana. To właśnie momentami chujowe. No ale cóż, niestety, już niestety nie powiem, już tak to zrobili. Ten już dojebany. Trzeba łażę te notki, bo te notki wybuchające. Nie wiem, że przyjątów nie mogę używać tutaj. Powinienem musulmanie tutaj przyjątów używać. Oczekaj, że Kakashi nie puszcza na mając tego jutsu, że likwiduje wszystkich po kolei. Zobaczcie, stoją jak te dekle, kurwa, nic nie podejdą. Myślałem, że będzie można to zwiększyć jakiś poziom trudności, że w tej stronie będzie trochę trudniej, ale niestety, jak widać, się do tego specjalnie nie przyłożyli. Wykorzystaj Kakashiego. Co tam wykorzystaj Kakashiego? Co ty pierdolisz, gościu? Ja teraz Serin gram i co? O, właśnie mogłem Serin jeszcze pogadać wam. Patrzcie, no i ta kłoda jest tak useless, że ona nie trafia w ogóle. Jebę tą kłodę dwa razy i ja nieraz nie trafiłem. Dobra, dojebany. Teraz jeszcze tutaj jest jeden. Chodź, tu z Rasengana dostaniesz na pizdę. Elo! Pokonaj trzy razy Mahiru za pomocą techniki Kinjutsu, której korzysta Minato, okej. Okay. No i rozjebani! Przyszedł ten prawdziwy. Zajebie go Minato właśnie, już bo jak mówiłem, jeden na jeden lepiej się gra Minato. Odejmijmy Rasengana. Dolecja do niego w ogóle. O, czy się cofnęło mi Rasengana, więc dupa. Który teraz jest prawdziwy? Ten jest prawdziwy, dobra. Dlatego walin po piździe. O kurwa, użył mi tego. Nawet drewna użyłem.
Ale beka. O, ładnie go, ładnie go skombowała. Niestety nie udało się, oro, bo zaraz tutaj poleci jakaś technika na mnie. No. Ojej, teleportowałem się i tak mnie dorwał. Ile to życia mi zabrało, o kuźwa. O chuj. Bez kiedy to było tak, sobie tak debilne, że w sumie tego uniknąć było tak łatwo, że nie dziwne, że to tyle życia zabierało. Więc sobie może i dobrze. Masz teraz Sengana w fajerze. To już ma normalną liczbę życia, więc trzeba go normalnie tutaj sprać, więc najlepiej najbardziej się opłaci go pranie po prostu zwyczajnie tutaj tak ręcznie niż bawienie się kurwa Rasenganami. Więc wyjebie go w powietrze i w powietrze mu nadupcjemy tam, więc najwięcej życia wtedy schodzi. Poleciał w te powietrze, podleciał w te powietrze. Jakoś dziwnie, bo się odbiło od ziemi i wleciał znowu w powietrze, ale cóż. Kokashi! Dawaj mu TT. O! Jeszcze go ładnie skombowało to. To było dobre. Szkoda, że w trój takich kombosów nie rypałem. Dobra, jebnie mu podwójnego Rasengana. O, oczywiście kurwa spudłowaliśmy. Ale to ma chuj zasięg duży. Teraz mu jebnę podwójnego Rasengana. Gdzie on jest? O nie! Zrobił se klony. Które sprawdzi, a oryginał jest na tyle, że już nawet życie pokazuje. Dobra, powinniśmy go dojebać. Gdzie mi kurwa z tą swoją spieprzoną techniką? Wyjazd kurwa, głupi klonie. Pododuj się mi na to i pora go dojebać wreszcie. O, patrz, podszedł do mnie. No podbij do niego. Elo, frajerze. Załatwieni, porobieni. Okej, kolejny rozdział zakończony. Więc to było na tyle w tym odcineczku. Komentujcie, subskrybujcie, bierzcie w Facebooka, dajcie lajka i tak dalej. Się z wami żegnam. Do następnego odcineczka. Cześć, do zobaczenia. Cześć.